Siemanko, z tej strony oczywiście Kazumi i witam Was w odcinku, w którym przeanalizujemy sobie kolejny wpis na Starstable'owym blogu listopadowym, także zapraszam do oglądania. Mamy dzisiaj kolejny wpis na blogu o aktualizacji postaci gracza. Tak jak wiecie, w październiku były testy beta. SSO otrzymało mnóstwo opinii na temat właśnie tych nowych postaci i SSO napisało po prostu o kolejnych krokach i to, co już jakby zrobili. I tak jak piszą, z bardzo pozytywnego punktu widzenia elementy, które były najbliżej ukończenia, zostały ciepło przyjęte. Takie jak fryzury, pomimo pewnych pikselowych tekstur, które zostały już naprawione, makijaż i kolory skóry. Tutaj jest właśnie taki obrazek zamieszczony, pokazujący teksturę, która była i jak została właśnie naprawiona. I widać ten postęp na przykład przy tych właśnie pasemkach włosów, że nie jest taki pikselowaty, tylko właśnie taki ładny, gładki. I oczywiście tutaj właśnie odwołali się do naszych opinii. I najczęstszym tematem były dyskusje na temat kształtów ciała, braku różnorodności, ogólnych proporcji. Tak jak piszą, ich wizją jest reprezentowanie przeciętnej dziewczyny. I niestety są ograniczeni liczbą typów sylwetek, które mogą pokazać w danej chwili. Czyli co to w sumie oznacza? Że od razu nie mogą dać tak jakby wszystkiego. I tutaj patrzą pod względem wieku graczy z całego świata, którzy na przykład nie mają najnowocześniejszych komputerów itd. Muszą być pewni, że ich projekt działa na starszych systemach operacyjnych i kartach graficznych, aby wszyscy mogli właśnie cieszyć się tą aktualizacją. Kolejnym problemem były ubrania i animacje, które po prostu dawały błędne wrażenie wyglądu ciała. Przykładowo, gdy testerzy beta wybierali właśnie te najszczuplejsze sylwetki, to nie wyglądały tak jak powinny. Czyli wiecie, no wydawało nam się, że niby jest szczupła, ale tak naprawdę była taka, no nie szczupła właśnie. I jakby wydawało się, że to ciało jest takie trochę właśnie dziecięce, dlatego te proporcje były też trochę inne. I szczególnie ubrania najbardziej dawały takie wrażenie tego wyglądu ciała, że ono nie jest takie, jakie powinno być. Po prostu na przykład najszczuplejsze, dajemy taki przykład, nie? I dlatego wszyscy wyglądali tak samo w różnych rozmiarach. Może nie aż tak samo dokładnie, ale bardzo podobnie. W tym momencie skończyli dopasowywać wszystkie ubrania, a animatorzy i programiści ciężko pracują nad ulepszeniem i urozmaiceniem animacji. I teraz uwaga, będzie najciekawsza informacja, także przygotujcie się i słuchajcie uważnie. Zwiększyli rozmiar piersi dwóch modelek i poprawili też najszczuplejsze ciało. I dzięki tym wszystkim ulepszeniom kształty powinny być teraz bardziej oczywiste. Także mega się cieszę, że właśnie się tym zainteresowali. Wysłuchali też tych opinii, bo to też jest bardzo ważne. I w tej pierwszej aktualizacji, jak właśnie będą już te nowe postacie, to jakoś to będzie wyglądać. Bo jak wiecie, albo jeszcze nie, SSO również informuje nas o tym, że w przyszłości będzie więcej takich aktualizacji, na przykład jakaś inna sylwetka dojdzie, może jakieś fryzury, albo cokolwiek związanego z naszą postacią, może z twarzą i tak dalej. To tak jak wam właśnie mówiłam wcześniej, nie chcą wszystkiego dawać od razu, żeby nie obciążać serwera. I między innymi tych starszych oprogramowań, kart graficznych i tak dalej, co wam właśnie tam wcześniej czytałam. Także się mega cieszę i dajcie znać w komentarzu, kto z Was też, bo na pewno wielu z Was cieszy się właśnie z tej informacji. Jeśli chodzi o dalsze informacje, to właśnie nasza obecna postać jest taka kreskówkowa i ma nierealistyczne ciało. Jest to bardzo dalekie od ich wizji, ale w tym momencie zmierzają we właściwym kierunku. Mają również nadzieję, że jeśli nie będziemy mogli znaleźć idealnego ciała dla siebie po wydaniu właśnie tej jakby aktualizacji, to zrobią ją właśnie w tej następnej aktualizacji ciała, które będą w przyszłości. Także wszystko tutaj będzie stopniowo dodawane i tak dalej. Od czasu bety zajęli się również nowymi fryzurami, zwłaszcza tymi kręconymi i kręconymi krótkimi. Zastanawiają się również nad możliwością kolejnych testów beta, żeby po prostu mieć opinię na temat kolejnych ich postępów i przewidują taki termin na początek 2023 roku. Tylko tutaj jest taki haczyk, że niekoniecznie będą wybierać nowych testerów, aby po prostu poprawić jakość danych. No i to byłoby na tyle z tego właśnie wpisu. No teraz mamy początek właśnie grudnia, a listopad już był. Ale właśnie na samym dole napisali, że jeszcze pojawi się blog
i to ich ostatni w 2022 roku, także musimy być czujni i powinien się jeszcze pojawić w tym miesiącu właśnie. Także oczywiście będę oczekiwać i nagram wam o tym materiał, a wy zostawcie koniecznie komentarz na temat tego wpisu i czy jesteście zadowoleni z tych oto informacji i czy wasza ciekawość została po prostu uspokojona, bo moja tak. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, bo naprawdę warto, oraz dzwoneczku, żeby być właśnie na bieżąco z tymi wszystkimi takimi najciekawszymi materiałami. Także trzymajcie się i do następnego.